Projekt dotyczy zwiększenia kwoty renty socjalnej do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Brzmi dobrze, lecz niestety okazuje się, iż nowy wynalazek, który ma zastąpić obiecaną przez premiera Donalda Tuska podwyżkę renty socjalnej, dotyczy tylko 1/3 rencistów socjalnych, bo tylko tyle ma orzeczenie o niepełnosprawności. Czyli blisko 200 tysięcy osób niepełnosprawnych nie dostanie nic. Wstyd, panie premierze, wstyd, pani poseł Iwono Hartwig. To dzięki osobom niepełnosprawnym otrzymaliście mandat, a teraz ich zostawiliście. Środowisko osób z niepełnosprawnościami wrze. Obywatelski projekt o podwyższeniu renty socjalnej, pod którym większość osób z niepełnosprawnościami zbierało podpisy, został przez obecną większość sejmową wypaczony i jedynie 1/3 osób potrzebujących zostanie nim objęta. Pan premier Donald Tusk publicznie złożył obietnicę 23 marca 2023 roku w Chorzowie. Po tej obietnicy przyszłego premiera dziesiątki tysięcy ludzi z niepełnosprawnościami, ich rodziny, znajomi, przyjaciele poszło do wyborów, aby poprzeć Koalicję Obywatelską. Przytoczę słowa premiera z kampanii wyborczej. To będzie pierwsza ustawa, która będzie w pierwszym nowym Sejmie do głosowania. To jest dla mnie w ogóle, ja bez tego w ogóle bym nie próbował podchodzić do wyborów. Panie premierze Donaldzie Tusk, pani poseł Iwono Hartwig, dotrzymajcie słowa. Nie okłamujcie najsłabszych. Wstyd. Jest jeszcze szansa na zmiany w Senacie. Dotrzymajcie słowa. Nie dzielcie tych osób na lepszych i gorszych. Nie pozostawiajcie ich bez pomocy. Proszę, powróćcie do pierwotnych propozycji. Nie obejmijcie pomocy i obejmijcie pomocą wszystkich. Nie pozostawiajcie 200 tysięcy osób z niepełnosprawnościami bez pomocy. Oszukaliście w sprawie renty wdowiej, obiecaliście 50%, ale jest 15%. Ale przynajmniej objęliście wszystkich. W czym niepełnosprawni są gorsi? Dlaczego ich podzieliliście i okłamaliście? Jest jeszcze czas na zmiany, o które serdecznie w imieniu tych wszystkich 200 tysięcy osób proszę. Dziękuję.